Pozwólcie, że zacznę to nasze pierwsze w tej formule spotkanie, w formule konferencji prasowej, a więc poinformowania o dotychczasowych działaniach i przedstawienia zarysu programu i oczywiście list kandydatów. Chcę powiedzieć, że 21 sierpnia zarejestrowaliśmy komitet Razem dla Powiatu Augustowskiego. Dlaczego razem? Chcę podkreślić bardzo wyraźnie znaczenie tego słowa. Wspólnie, można by powiedzieć zgodnie, i to słowo nie ma nic wspólnego z żadnym innym. Po prostu chcemy podkreślić starą polską zasadę, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Mówiłem to zawsze, Państwo pamiętacie, przy wszelkiego rodzaju otwarciach naszych inwestycji, których w tej kadencji było wiele. Była to kadencja dobrego działania, kadencja zgody, współpracy i mamy dzięki temu określone rezultaty. Chcemy iść do tych wyborów, do wyborów na lata 2018-2023 z hasłem Razem w zgodzie, żeby dalej budować Powiat Augustowski, żeby go rozwijać, żeby nasi mieszkańcy mogli z tej naszej pracy mieć określone owoce. Jako pierwsi zarejestrowaliśmy kandydatów na nasze listy wyborcze i teraz przedstawimy nazwiska kandydatów. Nie ma tu nas wszystkich, ponieważ jest dzień roboczy. Część z nas musiała wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Jesteśmy w takim gronie osób, które w tym czasie mogły poświęcić ten czas dla Państwa działalności publicznej, czy to biorąc urlop, czy też w inny sposób rozliczając swój czas pracy. Pozwólcie więc Państwo, że najpierw zaprezentujemy okręg numer 1, okręg miasta Augustowa, i zrobi to pani starosta Katarzyna Sturgulewska. Bardzo proszę, pani starosto, o przedstawienie listy kandydatów do Rady Powiatu z miasta Augustowa. Szanowni Państwo, listę kandydatów okręgu numer 1 otwiera pan Jarosław Szaszyński, obecnie urzędujący starosta powiatu augustowskiego. Na drugim miejscu jestem ja, wicestarosta augustowski. Trzecie miejsce pan Andrzej Zarzecki, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji. We troje reprezentujemy obecnie urzędujący zarząd powiatu. Miejsce czwarte pani Anna Rozmysłowicz, wicedyrektor w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Miejsce piąte Bogusław Józef Falkowski, ordynator oddziału ginekologii w szpitalu powiatowym. Pracuje, przepraszam, w tej chwili nie może z nami uczestniczyć w tej konferencji, natomiast Państwa pozdrawia i powiedział, że się solidaryzuje z naszymi działaniami. Miejsce szóste pani Lidia Surażyńska, pielęgniarka koordynująca, reprezentuje szpitalny oddział ratunkowy. Miejsce siódme pan Tomasz Choroszewski, wicedyrektor w drugim liceum ogólnokształcącym. Miejsce ósme pani Elżbieta Kwiecień, agent ubezpieczeniowy. Miejsce dziewiąte pan Andrzej Władysław Kłoczko, szczęśliwy emeryt, do niedawna znany kierowca w przedsiębiorstwie Necko. Miejsce dziesiąte pani Edyta Różyńska, reprezentuje administrację szpitala powiatowego. I miejsce jedenaste pan Dariusz Bednarczyk, pracownik MPO. To są kandydaci okręgu numer 1. Dlaczego akurat te osoby? Sprawa jest zupełnie jasna i oczywista. Zostały one dobrane zgodnie z kompetencjami, jakie ma samorząd powiatowy. A więc mamy trzech przedstawicieli szpitala. Tu chcemy podkreślić jasno, że będzie to jeden z naszych priorytetów. O tym będę mówić potem. Pan doktor i panie reprezentują trzy najważniejsze środowiska pracujące w tymże szpitalu. Jeśli chodzi o pozostałe osoby, widzimy też przedstawicieli środowiska oświatowego. Są to osoby wybijające się w tym środowisku, mające już ugruntowaną pozycję. To jest drugi priorytet. Oświata, edukacja, rozwój młodego pokolenia. W tej kadencji chcemy postawić w sposób szczególny na rozwój uzdolnień młodzieży wybijającej się. I trzeci priorytet to są drogi, reprezentowane tutaj przez pana Andrzeja, przez pana Dariusza. Chcemy, aby rozwój sieci drożnej
zarówno w mieście, jak i w terenach pozamiejskich, był kontynuacją tych działań, które podejmowaliśmy w tej kadencji. Okręg numer 2 przedstawi członek zarządu, pan Andrzej Zarzycki, ponieważ nasi kandydaci na tą konferencję dzisiejszą nie mogli przybyć. Szanowni Państwo, w imieniu lidera tego okręgu pozwólcie Państwo, że przedstawię kandydatów. I tak na pierwszym miejscu jest Leszek Skubis, radny obecnej kadencji, szef Komisji Infrastruktury Drogowej z zawodu leśnik. Na drugim miejscu jest pan Andrzej Mursztyn, również radny obecnej kadencji, szef Komisji Finansów Rady Powiatu z gminy Sztabin. Na trzecim miejscu pani Alina Saczek z gminy Doliczany. Na czwartym miejscu Izabela Szczęsna z gminy Płaska. Na piątym pani Irena Szyper z gminy Krasnybór. I na miejscu szóstym pan Wiesław Jarmusik z gminy Lipsk. Z gminy Sztabin. I na szóstym miejscu pan Wiesław Jarmusik z gminy również Lipsk. Były członek zarządu minionej kadencji Rady Powiatu. I to jeżeli można słowo komentarza, dobieraliśmy kandydatów tak, żeby każda gmina była dobrze reprezentowana, czyli żeby ci kandydaci z jednej strony wpisywali się w ogólną strategię komitetu, a z drugiej, żeby reprezentowali też poszczególne samorządy gminne. Dziękuję Andrzeju. I okręg numer 3 gminy Augustów, Barbów Kościelnych i Nowinka. Proszę bardzo, pan Marek Dobkowski, członek zarządu. Szanowni Państwo, liderem listy okręgu numer 3 jest Marek Dobkowski, Barków Kościelny, reprezentujący gminę, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pełniący funkcję członka zarządu obecnej kadencji. Na drugiej pozycji pan Andrzej Sobolewski, nasz przewodniczący Rady Powiatu, rolnik. Trzecia pozycja, Bożena Eugenia Szulc-Busińska, gmina Nowinka. Czwarta pozycja, Agnieszka Katarzyna Kwiecińska, Barków Kościelny, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Piąta pozycja, pani Paulina Lipińska, gmina Augustów. Szóste miejsce, Ireneusz Sokołowski, radny Rady Powiatu obecnej kadencji, zastępca przewodniczącego, leśnik. Dziękuję. Dziękuję Marku. I kryteria doboru kandydatów były takie same, to się Państwo domyślacie, jak w przypadku okręgu numer 2. Podsumowując, raz jeszcze chcę podkreślić, że zamierzamy kontynuować dokonania tej kadencji, w dalszym ciągu rozwijać główny obszar, jakim jest służba zdrowia. Planujemy remonty, inwestycje, zakupy sprzętu do poziomu 5 milionów złotych. Chcemy również zwrócić uwagę większą niż do tej pory po ustabilizowaniu SPZOZ-u na SPZOT, czyli na hospicjum, gdzie 1 września tego roku rozpoczął się remont piętra i łącznika. Natomiast w przyszłości chcielibyśmy stworzyć dom dziennego pobytu w skrzydle zachodnim, dotychczas jeszcze niewykorzystany. W zakresie edukacji, to już mówiłem, chcemy, aby nasi uczniowie, nasi absolwenci otrzymywali wykształcenie jak najlepszej jakości, ażeby mogli startować w dorosłe życie z tymi umiejętnościami, z tą wiedzą, z tymi predyspozycjami, kwalifikacjami, które pozwolą im dobrze pracować, znaleźć się w życiu i potem dobrze rozwijać, dobrze kształtować dalsze swoje losy. I w zakresie dróg, budowa dróg kolejnych, te, które wymagają interwencji w pierwszym rzędzie, remonty dróg pozostałych. Mamy sporządzony harmonogram inwestycji w tym zakresie i będziemy je wdrażać tak, jak to żeśmy zaplanowali i jak to teraz prowadzimy. I rzecz czwarta to jest dbałość o finanse publiczne, funkcjonowanie powiatu, zwłaszcza inwestycje planujemy realizować przy pozyskaniu środków zewnętrznych.
tak aby te nasze własne fundusze mogły być pomnażane przez środki, czy to pochodzące od innych samorządów, czy też pochodzące ze źródeł unijnych. Chcemy oczywiście podnieść jakość pracy starosta powiatowego, tak aby nasi mieszkańcy mieli dobrą obsługę w naszym urzędzie. To są główne priorytety, główne założenia. Teraz myślę, że przejdziemy do drugiej części naszego spotkania. Jesteśmy otwarci na pytania od Państwa, jesteśmy przygotowani na udzielenie odpowiedzi. Zarówno kandydaci z okręgu miejskiego, jak i z okręgów pozamiejskich. Dziękuję Państwu za przybycie, za obecność, za to, że jesteście z nami w momencie inaugurującym działalność naszego komitetu. Zapraszamy na konwencję wyborczą, która odbędzie się 23 września, najbliższą niedzielę, w tym miejscu o godzinie 16.